Niepokonany w rozgrywkach drugiej ligi, zespół ze Szczecina nie miał problemów z odniesieniem wyraźnego zwycięstwa nad futbolistami Miners Krause Wałbrzych. W ostatnim w rundzie zasadniczej spotkaniu przed własną publicznością podopieczni Pawła Sołtysiaka przegrali z Armadą 49-0. Gospodarze przegrali aż 49-0, ale wciąż mają szansę dostać się do fazy play-off. 7 września zmierzą się po raz drugi z Białymi Lwami Gdańsk. Tylko zwycięstwo może dać Wałbrzyszanom szansę na dalszą grę.